Następna technika to jest też brudny kubeczek, w który nakładamy, nalewamy farbę i później przewracamy. My w jednej z pracy robili to, wylewali po prostu na górę, stawili, a teraz pokażę odwrotnie, kiedy praca nakłada się na kubek i się przewraca w ten sposób. To jest też ten taki fajny sposób. Dobrze. Zacznę od białego. Może tu przesunę, żeby lepiej było widać. Nakładamy biały. Nakładam taki ciemny, nasycony granat zmieszany z czarnym. Czerwony. Tu mam taki fajny kolor, trochę zmetalizowany, ochra czerwona. Teraz żółty. I można wlewać nie po centrum, można wlewać w boku. To jest też wszystko stopniowo. Każdy to musi wypróbować sam. Tak. Teraz pomarańczowy. Będzie taka kolorystyka bardzo ciepła. Ale chcę pokazać, w jaki sposób farby później się rozpływają się. I jeżeli dodać im trochę obrotów. Nie przechylenia, a obrotów. Znów białe. Znów ciemne. Znów kolejność już jak kto lubi. Czym więcej farb, tym więcej będzie różnych rozejść kolorystycznych, takich fajnych. Ale kto lubi na przykład minimum, to może zrobić sobie czarno-białą. My też wlewać białe, czarne, czarne, białe, jedne więcej, drugie mniej i później w zależności, czy po prostu rozprowadzać na pracy i zastosować przesunięcie, czy w ogóle zrobić tak, jak ja teraz robię do jednego kieliszka. Można robić to tak i na przykład cztery kieliszka zrobić. Zobaczymy, możemy później zrobić na dużej pracy. Tak, to tak wygląda. Może jeszcze troszeczkę dodam tu ciemniejszego akcenta, żeby była taka praca wyraźniejsza. No i robimy w ten sposób, że mamy tu farby, nakładamy i przewracamy. Pierwszy raz my robili tak szybko sami nakładali, a teraz odwrotnie. Po prostu nakładamy. Tak można też uzyskać fajne efekty. Ja teraz będę przesuwała do środku. Tak. Ale ciekawe wyszło tam w środku. Czasami fajne wychodzą. Takie ciekawe kolory. Można było dodać czerwonego jeszcze więcej. O. Bo ja dodała czerwony tylko raz, ale spróbuję tu sobie dodać taki bajer, który zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zmieszam różne techniki w jednej. Tak też można. No i teraz spróbujemy to równomiernie rozciągnąć po naszym koło. To jest taka płyta. Może być z grubszego. No karton, powiem tak. Jeżeli chcecie robić na kartonu,
jakimś sztywnym, to trzeba po prostu kilka razy gruntować, a i tak on będzie zawsze miał deformację, wyginał się po bokach, trzeba robić pod pres. No, na papier w ogóle tego nie przeżyje, bo za dużo wody i będzie później cały pofolowany. Ja teraz próbuję ukształcić trochę. A tu fajne takie powstają oczka, bo w niektórych farbach jest silikon. I tutaj też tak fajnie się rozpoza. A teraz w miarę rozciągnę go, żeby tak przeszedł wszędzie. Można dłużej potrzymać zawsze kubeczek. Ja za szybko ściągnęła, bo zobaczcie, ile tam jeszcze farby jest, którym rzeczywiście można jeszcze miejscami dodać po obłokach, bo nam to nie zaszkodzi. Jak już to zostało, a może z tego wyjść absolutna fajna niespodzianka. Jak tutaj, żeby fajnie się ślizgała, ja nie nakładała na tło pracy dużo podkładu akrylowego. Można ciut więcej dołożyć i jak on jest świeżo położony, to on jeszcze nie jest przyschnięty, to bardzo fajnie to się ślizga. No i zależy jeszcze poruszenie tych farb od gęstości przygotowanej farby. Wiadomo, że czym gęściejsza farba, to też ona przesuwa się tak delikatnie. Ale w tej sytuacji można też łatwiej kontrolować wzór. No. Nic nie robili, ale oczka nam powstają. I teraz patrzymy na to tak, jak jest. Żeby był większy efekt, można podgrzać grzałką gazową taką. Mogę to zrobić delikatnie, ale jeżeli dzieci będą to robili, rzeczywiście tego nie musicie robić. I tak wam wyjdzie fajna praca. Ja po prostu chcę troszeczkę silikon podsuszyć i za chwilę troszkę poobracam tą pracę, żeby ona równomiernie też rozeszła się. Tak można robić kwiaty, a na kwiat musimy równo wylewać po centrum pracę, kubek i później robić takie delikatne wcięcie w płatki, tak jakby były płatki, i wtedy pokręcić i te też fajnie się rozejdą. A teraz zobaczymy, co się stanie z naszą pracą, jeżeli my ją pokręcimy. Tak. Ktoś nam tam się patrzy, ale mam nadzieję, że nam nie spadnie. Bo najlepiej na taśmę samą przylepną też tak umyję. Oczka się zwiększają i rozjeżdżają się. Czym większe obroty, tym mocniej rozciągnie się wszystko, bo farba pójdzie na boki. Ja teraz nie chcę za mocno kręcić, dlatego że mi odpowiada ta kolorystyka. Żeby ta pana tam nie widziała też. Tak. No. I już tam po bokach zjeżdżała farba. Został nam tylko ten jeden moment, który nie chce się mnie tego pozbyć, bo to wygląda jak taki miły, fajny kwiatuszek. Oczywiście można jeszcze obracać
Ale kto w domu ma jakieś takie kola, to tak, ja zastosowała do prac kanciarskich takie kola, które się wracali. Można jeszcze, zobaczcie, przesunąć w jedną stronę i wtedy to zjeżdża w dół. I to może być takie zawieszane praca na ścianę. Może to, jeżeli by zrobili to w środku, od tam, to byłaby taka tacka fajna, którą można zastosować do czegoś. Ja uważam, że kolorystycznie nie wygląda smutno, a kolory są fajne. I także też jest taki sposób pokręcenia. A jeżeli nalejecie farbę do centrum i równomiernie będziecie wylewali z kubeczka, to będą takie radialne naslojenia farby, tak jak kolce na drzewie przy ścięciu. I później te kolory też się rozejdą. I wtedy to powstaje taka symetria albo delikatnie rozproszona symetria. Co jeszcze ciekawe, żeby pamiętać, że do góry to, co wylewacie na spód, zawsze jak przewrócony będzie kubek, to zostanie gdzieś do góry ten kolor, który będzie się rozjeżdżał. A ten, który do góry, to zawsze pójdzie po bokach. To też są eksperymenty i to też można to się bawić. A za chwilkę zrobimy jeszcze jedną taką praktyczną rzecz, która może każdemu się przydać. Kolejna nasza praca to ozdobienie pudełka. To jest zwykle pudełko takie za 6 zł. Zwykle drewniana, ze sklejki, może być z jakiegoś jeszcze materiału, ale takiego odpornego na wilgoć, bo musi wyschnąć. I przed wykonaniem pracy świeże jest pomalowane na taki ciemny kolor. Jeszcze pędzelkiem tu dodała takich delikatnych przetarć turkusowym. No tak mi zachciałaś, żeby to tak było, bo farba będzie stykała i oczywiście boki też pokryję. No i chcę zrobić takie kolory zaskakujące, żeby wszystkich zaskoczyli. Biorę żółtą, ale taką cytrynową. Trochę weźmę takie delikatne, neapolitańskie to taka farba. Tak jakby róż był z trochę z piersikiem, z pruskwinią. Kapeluszka pomarańczowego. Rzeczywiście trochę ciemnego, ale w związku z tym, że pudełko nie jest takie duże, to też te kolory dobieram tak umiarkowane. Bo tak naprawdę musimy tutaj zostawić wzór, a boki nam będą delikatnie stykali. Jeszcze żółty. I jeszcze taki mamy tutaj, ten tu miedziany. O tak. I jeszcze ciut-ciut. Taka. No. Jest jeszcze taki pomysł, ale to przejdzie w taki kolor, jak się zmieszają. No i rzeczywiście, jak mamy tutaj turkus, to dodam jeszcze turkus. Można zdobić sposobem tradycyjnym, nie wylewania farby na pudełka. Można tak, jak my robili drzewka, tam inne prace. Ale teraz zrobię sposobem brudnego. Opa!
No i teraz, tak jak we wszystkim, przesuwamy, zalewamy. Jeżeli weźmiemy bardzo duże farby, to też z tym trzeba liczyć się. To wtedy można zalić całkowicie równe boki, ale pamiętać o tym, że przed wyschnięciem trzeba otworzyć ciuciuć delikatnie. Trzeba będzie, jak schwyci ta farba na tym miejscu. Można było tam, ja teraz tego nie zrobiła, ale zabezpieczyć kraje, okleić taśmą malarską w środku, żeby nie skleiły się nam części, żeby farba tam nie podeszła do środka. No. Teraz bardzo ekonomicznie wzięła farbę i możemy zrobić tak. Tam, gdzie brakuje, założyć, ona teraz pocieknie. Ale można tego nie robić. Mogą być te nawet przesłity, tak jak tutaj. Wszystko zależy od kompozycji. Może być to po prostu takie stykające, tak jakby rośliny, drzewka, efekty. Nie musi być to pudełka absolutna. Ze wszystkich stron takie same, ale kto lubi, żeby było ze wszystkich stron zalana tą samą kompozycją, to można więcej po prostu farby uzupełnić te brzegi, albo większy po prostu wziąć kubeczek. Ale fajne oczka powstają nam na tym, na wylanej farbie. Czasami jak macie tak dużo wylanej farby i macie małą jakieś podobrazie, to możecie po prostu wziąć się odwrotną stroną i maknąć. I też wyjdzie niesamowity efekt. Gotowa praca i farba wam nigdzie nie przepadnie, a czasami takie momenty mogą być nawet bardzo zaskakujące. A zdobić można w różny sposób. Wszystko zależy, jakie kolory wybierzeć. Tu pod zameczkiem, zameczki wcześniej, jeżeli są zamki, bo niekoniecznie. To może być pudełka na zabawki, to może nawet być jakaś skrzynia kupiona w sklepu, taka drewniana, ją można zagruntować i sobie zdobić pod kolor mieszkania, mebli, czy po prostu pobawić się. Z tym najpierw jeden bok, później go zakleić, zrobić drugi bok, poprzewracać i można zrobić. A można zrobić tylko górę czy przód. Także niekoniecznie ze wszystkich stron, tak jak teraz ja to robię. No i tu zostawiłam tylko taki jeden moment, że tu podkład. Też można przemyśleć podkład. Teraz jest ciemny podkład, a w farbie tu ciemny mi uciekł. Prawie go nie ma, mogę teraz tu coś dodać, żeby ten akcent podtrzymać. A można zrobić całkiem turkusowe, jeżeli by była, to też byłoby fajnie wyglądała. O. Na przykład ten jeden boczek. I dodamy. A można zrobić jeszcze, pamiętacie o tym truku, że można. Tu jest tylko jeden problem, że tu ta farba ścieknie mocno i dlatego można to robić częściowo. Zaklejamy te boki, robimy górę, później przewracamy, robimy ten bok, ten bok, ten bok. A można zrobić absolutnie tylko zakleić wszystkie boki, przygotować wcześniej kolor i tylko zrobić górę. Także też takie efekty mogą być. Zobaczymy. No, fajnie wygląda, ale możemy ją zmienić i teraz zobaczyć, jak tu powstaną nam efekty.
Ja kiedyś próbowała zrobić wzorze polarne w ten sposób. Wiecie, jak ładnie wychodzą? Także jak ktoś będzie robił pracę i chce zrobić takie piękne tło z wzorzami polarnymi, to najpierw można zrobić, dobrać kolory turkusowe, zielone, tam różowe, które uważacie będą akurat podobały się Wam. I później przejechać, tak delikatnie przeciągnąć ich w dół, bo to są pionowe, wyżej, krótsze i powstały takie fale piękne jak prawdziwe wzorze. No, możemy jeszcze się z tym pobawić, bo tu jeszcze nie ma oczek silikonowych, możemy to podgrzać, ale możemy tak zostawić, jak na dzieci młodsze by robili to, to mogą zrobić w taki prosty sposób, po prostu wlić do kubka farby i wyleć później na przedmiot, który by chciała tak zrobić. No, na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję. Fajnie było się pobawić przy tych kolorkach. A efektów specjalnych proszę wypróbować dla duszy, kto na poważnie tym się zajmie. Po prostu szukać. Niczego się nie bać i nie bać się zepsuć pracy, bo tu jest praktycznie niemożliwe. Zawsze można zacząć od nowa i spróbować jeszcze raz. Dziękuję.